Wiadomości. Kwatera główna Führera podała, że dziś po południu w swoim bunkrze w kancelarii Rzeszy nasz Führer Adolf Hitler oddał życie za kraj, do ostatniego tchu, walcząc z bolszewizmem. Ostatnie prowokujące oświadczenie i kolejne kłamstwo. Rok 1933. Złudne uczucie, że wydarzy się coś ważnego, udzieliło się nawet młodym Niemcom. Miliony dziewcząt wstąpiło do hitlerowskiego Związku Niemieckich Dziewcząt, czyli BDM. Bawiłyśmy się, śmiałyśmy, śpiewałyśmy. Nawet wplatałyśmy kwiaty we włosy. Były to święta urodzaju, bo każdy miał dość jedzenia, każdy miał chleb. BDM pozostawił dziewczętom wspomnienie wspólnoty, uczucia przynależności oraz iluzję równości. Nie było ważne, czy mieszkasz we dworze, czy w kamienicy czynszowej, czy jesteś katolikiem, czy protestantem. Byliśmy po prostu niemiecką młodzieżą. Dzięki BDM dziewczęta czuły się wyjątkowe, więc organizacja szybko się rozrastała. Kiedy ma się 10 czy 12 lat, cudownie jest podejść do dyrektora szkoły i powiedzieć: Hej Hitler, panie Meyer, nie mogę przyjść na lekcję tego albo tego dnia, bo mam służbę. Treningi miały wzbudzić poczucie wspólnoty. Język ciała młodzieży stał się narzędziem propagandy. Entuzjazm młodych podtrzymywał dyktaturę. Poczucie, że biorą udział w czymś niezwykłym, dawało im poczucie bezpieczeństwa i czyniła ich posłusznymi. Młodym ludziom, których osobowość jeszcze się kształtuje, przynależność do tak wielkiej grupy wydaje się czymś wspaniałym. Wszyscy myślą, czują i robią to samo. Byli oddani Niemcom, a nade wszystko Hitlerowi. On jednak nie dbał o ich pragnienia i wykorzystywał ich poczucie wspólnoty. Byłyśmy młode, miałyśmy po 15-16 lat i czasem łzy stawały nam w oczach tylko dlatego, że czułyśmy się częścią wspaniałego narodu niemieckiego. Skoro Hitler potrafił przekonać do tego szaleństwa większość dorosłych Niemców, dzieci były już łatwą zdobyczą. Hitlerowskie młodzieżówki były tak atrakcyjne, że przynależność do nich nie musiała być obowiązkowa. Przyciągały i tych, którzy nie mieli do nich wstępu. Bardzo chciałam należeć do tej organizacji. Zazdrościłam dziewczynkom w niebieskich spódniczkach i białych bluzkach. Było mi przykro. Później zrozumiałam, to dlatego, że jestem Żydówką. Młodzi dostawali lekcje polityki. Wykładano im teorię ras i Lebensraum, przestrzeni życiowej. Dzieci, których osobowość jeszcze się kształtowała, poddawano praniu mózgów w starannie odmierzonych dozach. Wtedy nie miałam pojęcia, jakie to miało podłoże polityczne. Mieliśmy tylko poświęcić się, dać z siebie wszystko. Dzieci nie tylko śpiewały i tańczyły. Organizowano też marsze. Przodem szli chłopcy, a za nimi dziewczęta. Także współpracownicy Hitlera byli w III Rzeszy wzorem do naśladowania. Dostałeś coś ładnego? Samolot. Chcesz być pilotem? Nie? Kim chcesz być, jak dorośniesz? A ty jesteś dziewczynką. Życie było bardzo proste.
Urodzić się kobietą to był straszliwy pech. Oznaczało to, że nie mogę oddać życia za ojczyznę. Przynajmniej obozy BDM przypominały wojsko. Dziewczęta chętnie brały w nich udział. I one chciały być silne dla ojczyzny. Wykonywały wiele ćwiczeń wzmacniających. Wśród nich były też sprawdziane odwagi. Były pod silną presją. Jeśli któraś powiedziała, że nie umie pływać, po prostu wrzucano ją do wody. To było bardzo brutalne. Dziś tak to widzę. Wykorzystano starannie opracowany schemat, żeby zapewnić sobie posłuszeństwo młodych. A niemiecka młodzież maszerowała z radością. Monotonia muzyki marszowej miała ich pozbawić niezależności. To sposób stosowany do dziś. Wszyscy wiemy, że w kolumnie trzeba maszerować równym krokiem, inaczej nie wychodzi. A do poganiania owiec muszą być psy. Także marsze były formą treningu, uczyły dyscypliny. Urządzano uroczyste podniesienia flagi, rocznice. Były też stałe rytuały. Święta partyjne wyznaczano tak, żeby kolidowały z kalendarzem kościelnym. Hitlerowski Związek Niemieckich Dziewcząt, czyli BDM, odpowiadał za fizyczny i duchowy rozwój niemieckich dziewcząt w duchu narodowo-socjalistycznym. Najlepsze efekty BDM osiągał w nocy przy ogniskach. Oślepione płomieniami i oszołomione bombastycznymi przemówieniami, dzieci składały przysięgę wierności. Składam tę świętą przysięgę przed Bogiem, będę szanować mojego Führera Adolfa Hitlera i będę mu posłuszna. Traktowano nas jak żołnierzy. Naprawdę musiałyśmy złożyć przysięgę na wierność i chociaż miałyśmy po 14 lat, przysięgałyśmy oddać życie za naszego Führera i ojczyznę. Robiły to z własnej woli i z entuzjazmem, a pojawienie się na wiecu Hitlera wywoływało burzę podniecenia. Był naszym ojcem. Dzisiaj trudno w to uwierzyć. Darzyłyśmy go głęboką miłością. Nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Jak Bóg był dla mnie jak Bóg. Fałszywy Bóg, wyniesiony na ołtarze przez propagandę. Hitler spojrzał mi w oczy i pogłaskał po policzku. To było doświadczenie nie do opisania. Fantastyczne. Nie chciałam się więcej myć. Matka powiedziała, że oszalałam. I pewnie tak było. A co z miłością? Bożek był kawalerem. Był bohaterem wielu niestosownych fantazji.
Żałowałyśmy, że się nie ożenił. Taki miły człowiek powinien mieć żonę, prawda? Wtedy może wszystko lepiej by się dla niego ułożyło. Do wodza codziennie przychodziły listy miłosne. Kochany Führerze, czy przyjmiesz moje poświęcenie? Mam tylko moją miłość, twoja Emmy. Kochany Führerze, dziewczyna z Saksonii chciałaby mieć twoje dziecko. Wiem, że to bardzo nietypowa propozycja, ale martwi mnie, że taki mężczyzna nie ma dzieci. Ich prośby nie zostały wysłuchane. Hitler udawał, że zrezygnował z kobiet i wszystkie siły skupia na pracy. Jednak miał dyskretną kochankę, Ewę Braun. Nawet w Berghofie utrzymywano pozory, że Fräulein Braun jest tylko pracownicą. Kiedy poszliśmy razem na spacer, powiedziałem prowokująco: Fräulein Braun, w całych Niemczech nie ma kobiety, której by bardziej zazdroszczono, bo była kochanką Adolfa Hitlera. A ona odpowiedziała: Herr Franz, jestem tylko więźniem w złotej klatce. Uwięziona kochanka aż do końca grała rolę konkubiny mężczyzny, który w kobietach przede wszystkim widział matki przyszłych żołnierzy. Kobiety mają własne pole walki. Każde dziecko, jakie dają narodowi, to ich zwycięstwo. A mężczyźni mają własne bitwy. Mężczyźni walczą dla narodu tak, jak kobiety walczą dla rodziny. Mężczyzna wspiera całe społeczeństwo, a kobiety wspierają dzieci, które wydają na świat. Planował, że w przyszłości kobiety będą otrzymywały obywatelstwo dopiero, gdy wyjdą za mąż. Kobiety miały być podległe mężczyznom, a ich głównym zadaniem miało być rodzenie dzieci. Była to jedna z głównych tez hitlerowskiego spojrzenia na świat. Wiele dziewcząt przyjmowało tę naukę. Wszystko, co robi Führer, jest słuszne. Właśnie tak wtedy uważano. Führer nie może się mylić. Hitler otwarcie wyśmiewał ideę równouprawnienia. Ludzie za granicą mówią: mężczyznom jest dobrze, ale wasze kobiety nie mają powodów do optymizmu. Są gnębione, zdominowane i zniewolone. Dla was kobiety są tylko domowymi zabawkami. Nie chcecie dać im wolności ani równych praw. Tak. To, co dla jednego człowieka jest ciężarem, inny uznaje za błogosławieństwo. To, co dla niektórych jest niebem, dla innych jest piekłem. I na odwrót. Po wojnie powiedziano nam, że przez cały ten okres nie miałyśmy wolności. Dla mnie była to zupełnie nowa interpretacja. Nie zdawałam sobie sprawy, że nie byłam wolna, ponieważ dzisiejsza definicja wolności jest zupełnie odmienna od tej, jaką znałyśmy w tamtych czasach. Zamiast wolności miały marsze mające promować kulturę hitlerowskiej młodzieży. Dziewczęta z BDM urządzały pielgrzymki do Berghofu, gdzie były statystkami w programach informacyjnych. Hitlerowscy specjaliści od propagandy wiedzieli, że nic mocniej nie oddziałuje na widzów od radosnych dziewcząt z warkoczami. Wypełniały wielkie stadiony i oddawały hołd swojemu idolowi. A kiedy zmęczenie pokonało entuzjazm, przychodziła pomoc. Przez cały czas musiałyśmy trzymać w górze prawą rękę. Zajmowało im to pewnie z pół godziny, żeby przejść przez każdy rząd w lewo i w prawo. Chodzili przez środek, w tej z powrotem. I za każdym razem, kiedy czyjaś ręka omdlała, podnoszono ją. Nie ustawało bombardowanie sloganami: ty jesteś nikim, naród jest wszystkim. Ich żywym wcieleniem były gimnastyczne pokazy tysięcy dziewcząt z BDM.
Widząc, że każda dziewczyna wykonuje te same ruchy, czułam się dumna, że jestem jedną z nich. Bezustannie nam wpajano: jeśli zrobisz jeden nieprawidłowy ruch, zniszczysz cały obraz. Układ z maczugami dla III Rzeszy. Ćwiczy sekcja BDM Wiara i Piękno. Do dziś się tym zachwycają. To były piękne widowiska. 100 dziewcząt w krótkich gimnastycznych kostiumach, które w tamtych czasach były nieco nieprzyzwoite, ale też bardzo kobiece, jednocześnie wykonujących te same ruchy. Co w tym było strasznego? To nie pokazy były złe, ale ich cel. Potomstwo zdrowego rodu. I zachowajcie czystą rasę. To były ulubione slogany BDM, wyjęte z wypowiedzi Hitlera. Rasa. To było dla nas najważniejsze słowo. Czasem byłam zażenowana z powodu mojego wyglądu. Pokazywano mnie jako przykład rasy nordyckiej w BDM, a nawet w szkole. To było okropne. Zazdrościłyśmy wszystkim koleżankom z klasy, które miały jasne warkocze i niebieskie oczy. Do tego doszło. O tym, czy ktoś należał do wybranej rasy, decydowało jego drzewo genealogiczne i lekarz. A kryteria brane pod uwagę przy zaliczaniu do tej elitarnej grupy objaśniano w kinie. Spójrzcie, wszyscy przodkowie tych psów mają te same cechy. Dobry myśliwy, dobry myśliwy, dobry myśliwy. Widzicie, jakie to ważne mieć dokładne informacje o przodkach? Tak, dla nas ludzi też. Wtedy może inaczej wybralibyśmy współmałżonka. Brutalna logika. Z rozmysłem, a nie przypadkiem, zdrowi ludzie odszukują się wzajemnie. Wybierzcie odpowiedniego współmałżonka i żyjcie szczęśliwie. Dajcie z siebie wszystko, co najlepsze swojemu narodowi. Dzięki temu wasz naród będzie najlepszy. Byliśmy najlepszymi, najbardziej kompetentnymi, najprzystojniejszymi ludźmi na świecie. A Żydzi byli naszym przeciwieństwem, a przynajmniej starano się, abyśmy w to uwierzyli. Nauka o rasach była obowiązkowym przedmiotem, a materiały przychodziły prosto od przywódców młodzieżówek. Nawet Wagarowiczom nie udało się uciec przed antysemityzmem. W drodze do szkoły przechodziłam obok dwóch okien sklepowych. Szły tamtędy dzieci. Pismo nazywało się Der Stürmer. Dziś byłoby komiksem. Pokazywało Żydów. Nie wiem, kto to robił. Oglądałam je z wielkim zainteresowaniem, ponieważ obrazki były okropne. Być Żydem to zbrodnia. Podziały rasowe dotyczyły wszystkich, także dzieci. Co dzień słyszeliśmy przysłowie kropla drąży kamień, a my byliśmy jak kamień, na który powoli spadają krople. Wtedy wierzy się, że wszystko jest tak, jak powinno być. Długotrwałe piętnowanie niektórych grup sprawiało, że podziały następowały nawet wśród koleżanek, które dotąd razem się bawiły. Niektórym było przykro, a inne były obojętne i mówiły: my jesteśmy teraz narodowymi socjalistkami, należymy do BDM, a ty nie. Ty jesteś brudną Żydówką. Osobiście nic do ciebie nie mam, ale jesteś Żydówką, więc ty jesteś wszystkiemu winna. Tak było. Codzienne akty wrogości stały się zwyczajem. Dzieci potrafią być okrutne. Bałam się, kiedy wychodziłam z domu w jaskrawej, kolorowej spódniczce. Kiedy przechodziłam, wiedzieli, że jestem cygańskim dzieckiem. Wołali mi prosto w twarz: cyganka, śmieć i tym podobne. Thank you.
W listopadzie 1938 roku doszło do wystąpień przeciw społeczności żydowskiej. Ukazywano je jako spontaniczne wybuchy powszechnego oburzenia, ale była to zemsta partii nazistowskiej za zabicie niemieckiego dyplomaty. Widziałam, jak za włosy ściągali ze schodów starszą kobietę. Stanęłam tam i myślałam, co oni robią, co się dzieje. Doszłam do wniosku, że ona na pewno popełniła jakąś zbrodnię. Tak mnie to poruszyło, że później źle się czułam. Dzieci widziały także takie sceny. Ruiny żydowskich domów ostrzegały, że nadchodzi katastrofa. Nastąpił koniec dzieciństwa milionów młodych Niemców. Lato 1939 roku. Złudne chwile. Niemcy korzystali z przyjemności życia, stojąc nad przepaścią. Tym, którzy liczyli się w hitlerowskiej Rzeszy, pozwolono sięgnąć po owoce zakazane. Wszechwładni mężczyźni w brązowych mundurach chcieli się zbliżyć do młodzieży. Starsi członkowie partii wreszcie uwolnili się od swoich mamuś, a wokoło były młode dziewczęta. Zdarzały się różne rzeczy, można powiedzieć epizody. Młodych przyciągała władza. Niektórzy stronnicy Hitlera jawnie zaspokajali swoje zachcianki. Jednak z dala od hitlerowskich dygnitarzy obowiązywała zasada nie dotykaj. Dobrze znałyśmy powiedzenie, niech twoja krew pozostanie czysta, należy nie tylko do ciebie. Przychodzi z daleka, długo płynie i w niej jest cała przyszłość. Zachowaj w czystości płaszcz nieśmiertelności. Przesłanie było oczywiste. Także w miłości obowiązywała dyscyplina. Dziewczęta, które zaszły w ciążę przed ślubem, wyrzucano ze związku. Młodzi ludzie mieli zachować czystość. Wtedy młodość była zupełnie inna niż teraz. Teraz młodzi po raz pierwszy uprawiają seks, gdy mają 15 lat. A w moich czasach przechodziło się inicjację w wieku 20 lat. Wciąż pamiętam, jakie byłyśmy dumne, kiedy w którejś z nas zakochał się jeden z młodych przywódców. Ale mimo to wzruszałyśmy ramionami i mówiłyśmy, jestem niemiecką dziewczyną. To znaczyło, że niemiecka dziewczyna jest czysta i nie zostanie matką przed ślubem. Jednak od dzieciństwa wychowywano je na dobre matki. Były nawet hasła propagujące rodzenie dzieci, na przykład macierzyństwo najwyższy cel. Dziewczęta, które wiedzą, jak postąpić i są dumne, że nazywa się je Niemkami, są szczęśliwe i dobrze wypełniają swoje obowiązki. Kobietom po czwartym porodzie przyznawano honorowy order Matki Niemki za to, że dały Führerowi żołnierzy przeszłości. Mieli oni być mięsem armatnim na wojnę Hitlera. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku 48 niemieckich dywizji bojowych napadło na Polskę. Niemcy po raz pierwszy zastosowali taktykę wojny błyskawicznej, Blitzkrieg. Efekty były przerażające. Młode Polki znalazły się wśród pierwszych ofiar. Rozpoczęło się ludobójstwo. Niemców pochłonęła akcja. Wydarzenia śledzili w kinie.
Wiadomości. Od niepamiętnych czasów te żydowskie podgatunki z Europy Wschodniej zaopatrywały Europę Zachodnią w międzynarodowych przestępców. Teraz nasza demokracja jest skażona kieszonkowcami, sutenerami, handlarzami narkotyków i białych niewolników, międzynarodowymi złodziejami i prowokatorskimi dziennikarzami. Dziewczęta przechodziły przeszkolenie, ale bały się tego, co miało nadejść. Zbierałyśmy się wieczorami, żeby pomagać naszym żołnierzom. Robiłyśmy na drutach, pisałyśmy do nich listy. Tak właśnie było. Oni dla nas walczyli. My też chciałyśmy coś dla nich zrobić. Dzieci gorączkowo robiły zabawki na pomoc wojenną. Zachęcały je do tego bajki o dobrym i złym. A rok później dziewczęta rzucały kwiaty zwycięzcy, który zdobył pół świata. Radość przerodziła się w szał. Na lekcjach wypaczano historię. Z wdzięcznymi sercami witamy naszego Wilhelma Tella i składamy przyszłość w ręce Adolfa Hitlera. Naszym świętym obowiązkiem jest chronić ojczyznę i przeprowadzić ją do zwycięstwa, gdyż otaczający nas wrogowie bezustannie próbują przelać naszą krew i zniszczyć nasze państwo. Właśnie takie śmieci wtedy pisano, a co ważniejsze, w taki sposób wychowywano dzieci na narodowych socjalistów. Wykorzystano entuzjazm. Hitlerowska młodzież musiała utrzymać w ruchu wojenną gospodarkę. Miliony młodych ludzi pomaga w niemieckich fabrykach broni. Opiekują się naszymi żołnierzami. Pomagają sąsiadom i robią im zakupy. Zajmują się dziećmi. I codziennie roznoszą gazety. Propagowanie wyidealizowanej wojny miało utrzymać w kraju wysokie morale. Opiekują się dziećmi, pracują w szwalni, pomagają niemieckim rolnikom w czasie żniw i wspierają ich żony. Jednak wiele kobiet chciało zrobić coś więcej niż tylko szyć i zbierać plony. Pamiętam, że jako młoda dziewczyna stawałam przed lustrem w heroicznej pozie i wyobrażałam sobie, jak oddaję życie za Führera, naród i ojczyznę. Później wszyscy mogliby żyć w pokoju i wielka Rzesza Niemiecka pozostałaby nienaruszona. Te dziwaczne pomysły co jakiś czas powracały. Wiele niemieckich dziewcząt z BDM dzieliło tę wizję. Poświęcenie dla ojczyzny. Co dzień gazety przynosiły raporty o śmierci żołnierzy na polu walki. To była bohaterska śmierć. Tymczasem na froncie domowym nic się nie działo bez robotników z hitlerowskich młodzieżówek. Gdy mężczyźni zostali żołnierzami, kobiety musiały zająć puste miejsca pracy, zwłaszcza w służbach publicznych. Czasem widziały więcej niż chciały. Któregoś razu wyznaczono nam specjalny kurs. Kazano nam nie zbierać pieniędzy w żadnym wagonie. Miałyśmy ich tylko zawieźć na stację. Pasażerów pewnie zabrali gdzieś, żeby ich zabić. Wtedy mogłam zorientować się, co się dzieje. Żydów deportowano w biały dzień. Wielu dorosłych było świadkami tych wydarzeń, ale woleli ich nie kwestionować. Ale dzieci zupełnie inaczej pojmowały rzeczywistość. Chciałam wpaść do mojej koleżanki, wracając ze szkoły. Nie miałyśmy jeszcze nawet 10 lat.
Przed domem stała ciężarówka, na którą wrzucono meble. Byłam dzieckiem i bardzo mnie to zdenerwowało. Mówiłam, że to samolubne. Nic mi nie powiedziała, że się przeprowadza. Kto naprawdę wiedział, co się dzieje i co dokładnie wiedziano? Całemu pokoleniu zadawano te pytania. Usłyszano wiele odpowiedzi i zaprzeczeń. O niczym nie wiedzieliśmy. Nie mogę zrozumieć, a może nie chcę tego pojąć, dlaczego ludzie wciąż powtarzają, że coś musieliśmy wiedzieć. Nic nie wiedzieliśmy. Wiedziano, że są obozy koncentracyjne. Wiedziano, że torturuje się ludzi. Wiedziano, że z ludzkiej skóry robi się abażury. Wiedziano, że wyrywa się ludziom złote zęby. O tym wszystkim wiedziałam, mając 12 lat. O niczym nie wiedzieliśmy. To straszne, że nikt nam nie wierzy. Zresztą to by i tak niczego nie zmieniło. Oczywiście już dawno wyzbyłabym się idealizmu, ale i tak niczego bym nie zmieniła. Ponura spuścizna miała obciążyć dzieci na wiele lat. Po latach przeprowadzałam porównania. Co się działo, kiedy doświadczałam tego czy tamtego? Co się działo w konkretnym czasie? Na przykład deportacja mojej teściowej, której nigdy nie poznałam. Wysłano ją jednym z pierwszych transportów do Rygi w 1941 roku. Tam ją zastrzelono. Miała 65 lat. Co ja wtedy robiłam? Później takie porównania robiło wielu ludzi o różnej przeszłości. Oczywiście nie czujemy się wolni od winy, ale z drugiej strony mówimy sobie, że nas okłamano, jak dzieci. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteśmy oszukiwani. Wierzyliśmy, że to prawda, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni, żeby w to wierzyć. Nawet ci, którzy nie wierzyli lub brakowało im entuzjazmu, byli wysyłani do pracy. Służba była obowiązkowa. Pracowano 56 godzin w tygodniu. Ponad 3 miliony dziewcząt pracowało w przemyśle i zakładach zbrojeniowych. Hitler nie mógł prowadzić wojny bez ich pomocy. Uchylających się od obowiązków czekała kara. Nasza matka zawsze powtarzała, róbcie, co wam każą, żebyście nie skończyli w obozie koncentracyjnym, chociaż jesteście Aryjczykami. Nie popełniajcie błędów. Każdy błąd może mieć fatalne skutki. Opór kończył się tragicznie. Członkowie grupy Biała Róża rozrzucali w Monachium ulotki antyhitlerowskie. Zadenuncjowano ich, aresztowano i stracono. Wśród nich była Sophie Scholl, która niegdyś należała do BDM. Dziewczęta niepasujące do szablonu wysyłano do Ravensbrück pod Berlinem. Był to obóz koncentracyjny dla kobiet. Część strażniczek przeszło przez BDM. Później aresztowano je w Bergen-Belsen. Jeśli któraś z nas coś powiedziała, biły ją. Oczywiście lała się krew. Zawsze biły po głowie. To było straszliwe upokorzenie, przyjmować to wszystko od innej kobiety. Kiedy wojna zaczęła rozgrywać się na niemieckim niebie, Hitler zgodził się, żeby do Wehrmachtu przyjmowano kobiety. Tak złamał jeszcze jedno przyrzeczenie.
Wstydziłbym się być Niemcem, gdyby kiedykolwiek podczas wojny choćby jedna kobieta musiała iść na front, gdyby mężczyźni stali się tak żałośni i tchórzliwi, żeby tłumaczyli takie posunięcie słowami równe prawa dla kobiet. Ja mówię, że to nie są równe prawa, ponieważ natura nie stworzyła kobiet w tym celu. Stworzyła kobiety, żeby opatrywały rany mężczyzn. To ich zadanie. Jednak wojna stworzyła inną rzeczywistość. Zaciągnęłam się do pomocniczych oddziałów łączności, żeby pomóc wygrać wojnę. Myślałam, że tak trzeba. Każda kobieta otrzymuje mundur, dwie bluzki, kilka par pończoch, buty, płaszcz i elegancką furażerkę. Hitler opisywał wojnę jak przygodę. Wiele niemieckich kobiet służących w oddziałach łączności zwiedza wielkie Niemcy i Europę. Jednak ich głównym zadaniem jest pomóc naszym żołnierzom w zwycięstwie. W nocy następowały ataki na ojczyznę. Dziewczęta musiały więc pracować w obronie przeciwlotniczej, strzelać i umierać. Nastąpił koniec skłóceń. Było źle. Pamiętam taką sytuację, gdy widziałam wrogów i zgodnie z rozkazami powinnam była nacisnąć guzik. Ale nie zrobiłam tego. Nie mogłam. Dziewczęta w mundurach Wehrmachtu. Było ich 500 000, a wojna rządziła się własnymi prawami. Podczas nalotu na sąsiednią baterię reflektorów, dziewczęta, które były tam operatorkami, ukryły się, ponieważ spadało bardzo dużo pocisków. Zostały rozstrzelane za tchórzostwo w obliczu wroga. W ogniu nocnych nalotów padały wszystkie bariery. Wszystkie ręce pracowały przy pompach. Musiałyśmy wyciągnąć tak wielu żywych ludzi, ile zdołałyśmy. Dzisiaj zastanawiam się, jak dawałyśmy radę, mając 14 czy 15 lat. Usuwałyśmy gruz oskardami, rękami, jak się dało. Gdy w końcu dotarłyśmy do okna i wyszedł pierwszy człowiek, wybuchła euforia. Nie potrafię tego opisać. Takich doświadczeń nie można zapomnieć. Bardzo się bałam, ale byłam bohaterką. Pomagałam, prawda? Nie było takiej pracy, której dziewczęta z BDM nie mogłyby wykonać. Gasiły pożary, sprzątały i opiekowały się ludźmi, którzy stracili domy podczas nalotów. Była to służba wśród zgliszcz, a one nigdy nie kwestionowały sytuacji, w jakiej się znalazły. To było straszne, ale nigdy nie wątpiłyśmy, że postępujemy słusznie. Czułyśmy, że to nam coś zrobiono. Prawie nigdy nie zastanawiałyśmy się nad tym, co innym zrobili nasi żołnierze, nasza armia, nasze naloty. Myślałyśmy tylko o tym, co nam robią i że musimy się zemścić. Zadzwonili do mnie z Ochotniczej Armii Rezerwowej. Wieczorem po pracy miałyśmy przyjść do ratusza i uczyć się, jak wygląda Panzerfaust wewnątrz i na zewnątrz. Najpierw z rysunków, aż dobrze zrozumiemy, jak działa Panzerfaust,
i dowiemy się, jak go obsługiwać. Myślę, że byłam ambitna. Nie wierzę, że chciałam umrzeć za Hitlera. Nie. Musiałyśmy się przeciwstawić tym, którzy wyrządzili nam tyle krzywd. Wyobraźcie sobie, jak nienawidziłam bombowców. Gdyby przyleciały nad Stuttgart, zestrzeliłabym je. Bez względu na wiek i płeć, pochodzenie i zawód, Niemcy włączyli się w wysiłek wojenny. A żeby utrzymać wysokie morale, pokazywano filmy o kobietach wspierających mężczyzn służących w siłach zbrojnych. Jednak reżim potrzebował więcej młodych, więc szef SS Himmler rozpoczął misję specjalną. Oto jego cel. Przyszłe matki wartościowe rasowo prowadzą totalną wojnę, troskliwie kształtując swoją rodzinę i starannie wybierając ojca dziecka. Na świat mają przyjść równie wartościowe dzieci. A oto jak osiągnięto ten cel. To był Lebensborn, źródło życia, jeden z 9 takich domów w Niemczech. Stał się obiektem legend i plotek. Była jedną z liderek BDM, ale nagle na krótko wyjechała. Kiedy wróciła, była w ciąży, ale nie była mężatką. Później też nie wyszła za mąż. Mówiło się, że była w Lebensborn i dała dziecko Führerowi. Jednak prawda była inna. Dzieci rodziły się, a nie były poczęte w Lebensborn, który był domem dla samotnych matek. Dziewczęta zostawiały tam dzieci, żeby wychowali je instruktorzy SS. A oto nasz czwartkowy wieczór zbrodni. O 21:00 jak udowodnić podejrzanemu mordercze zamiary? O 22:00 brutalne morderstwo na torach kolejowych. W pościg za zabójcą ruszają agenci FBI. A o 23:00 amerykańscy prawnicy badają sprawę pirotechnika, który próbował zamordować córkę i żonę. Wieczór zbrodni na Discovery. Okej, uwaga! W piątek wieczór należycie do mnie. Będziecie świadkami, jak się wykańcza człowieka. Będzie pozbawiony snu, pędzony przez 15 kilometrów i będzie żarł takie rzeczy, że koza by się zżygała. Hitler zachęcał młodych Niemców, żeby mieli dużo dzieci. BDM należał do tego planu. Moją siostrę wysłano na obóz dla dziewcząt. W pobliżu był obóz męski. Naczelnik obu obozów otwierał okna i drzwi w nocy, gdy dziewczęta zasnęły, i wysyłał chłopców do obozu dziewcząt. Oczywiście chłopcy nie dali się prosić. Tymczasem na wschodzie trwała wojna. Armia Czerwona po raz pierwszy zajęła niemieckie tereny i brała odwet na ich mieszkańcach. W okolicach odbitych przez niemieckie oddziały każdy dom nosi ślady okrucieństwa bolszewickich żołnierzy. Jednak hitlerowska propaganda pokazywała tylko okrucieństwa innych. Kobiety i dziewczęta były pierwszymi ofiarami nienawiści, która narastała przez lata. Uciekałam miesiącami. Nie uwierzylibyście. Polowali na nas jak na króliki. Noc po nocy wyważali drzwi. Gdzie jest Frau? Nie chcę używać tego słowa, ale wciąż słyszę krzyki kobiet. Wykorzystane i upokorzone stały się łupem wojennym. Dotknęło to setek tysięcy kobiet. Myślałam, że ten żołnierz mnie zastrzeli. I w pewnym sensie byłam wdzięczna, że tego nie zrobił. Cieszyłam się, że żyję. Chociaż to było straszne.
Dla Niemców to była katastrofa. Całe pokolenie musiało całkowicie zmienić poglądy. Nigdy wcześniej Niemcy nie były w takiej sytuacji. Berlin pozostanie niemiecki. Musiałyśmy przyznać, że wierzyłyśmy w fałszywe ideały, że to wszystko było kłamstwem i że po prostu nas zdradzono. To było bardzo bolesne. Ograbiono je z dzieciństwa, zdradzono i oszukano. W końcu musiały zapłacić wysoką cenę. Bez wątpienia nasze pokolenie zostało wykorzystane. Było to pokolenie wojenne. Jestem dzieckiem wojny. Pamiętam tylko wojnę i strach. Z końcem wojny i przerażeniem wywołanym śmiercią Hitlera nadszedł szok obozów koncentracyjnych, które widziało tak niewiele dziewcząt z BDM. Zwycięzcy alianci zmuszali zwyczajnych ludzi, żeby odwiedzali obozy takie jak ten w Buchenwaldzie. Nikomu nie oszczędzono wejrzenia w cierpienia więźniów. Czułam się winna, że entuzjastycznie podchodziłam do zła i że krzyczałam Heil. To był ten rodzaj winy. Nowe życie zaczęły wśród ruin, ze spuścizną, o której nigdy nie przestanie się mówić. Dziś niemieckie babcie dźwigają olbrzymi ciężar win. O tym, jaki wpływ Hitlerjugend wywierała na życie młodych Niemców, mówić będziemy jutro o tej porze. Za chwilę atak, który zaskoczył wszystkich i przeszedł do historii jako wielkie zwycięstwo Japończyków nad Amerykanami. Pearl Harbor.